Witam bardzo serdecznie w grze 3D Golf na Acorna. Gra wydana w 1983 roku, a stworzona przez Andy Sinclaira. Więc na początku mamy te instrukcje. Mamy tutaj kije, 3 drewniane i 7 żelaznych, czyli analogicznie 1W, 2W. Jeśli chodzi o metalowe, to 5 i 4 i tak dalej, czyli od 3 do 9. Mamy PW, czyli kij, który już jest do zakończenia rozgrywki, danej rundy. I oczywiście kij, który pozwala nam łatwiej wydobyć piłkę z piasku, czy z jakichś przeszkód. Dobrze, ja tutaj podczas rozgrywki będę mówił co i jak. Warto zwracać uwagę na chorągiewkę, która pokazuje kierunek wiatru. Klawiszem P uderzamy w piłkę, klawiszami właśnie tych zamkniętych nawiasów albo znakami większości mniejszości ustalamy kierunek. No więc dobrze, spacja tutaj jeszcze pisze w ogóle jak w to grać, więc to szybko przewinę i zaczynamy. Generalnie cały status gry będzie pokazany po prostu jak już się wszystkie 18 dołków zaliczy. No aż tyle to grał nie będę, bo mi to zajęło bardzo dużo czasu. Więc tak, na początek mamy dystans 214, nie wiem czy to jest metrów czy czegokolwiek. Powiedzmy, że wezmę 3W, czyli nie taki dalekosiężny kij. Dajemy Enter, teraz właśnie klawiszami większości, mniejszości patrzmy na chorągiewkę. Chorągiewka jest przesunięta w lewo, więc prawdopodobnie wiatr wieje w tamtą stronę z jakąś siłą, więc muszę gdzieś uderzyć mniej więcej w tym kierunku i klawiszem P oddaję strzał. No gdzieś to poleciało, zobaczmy. Ok, akurat tak się złożyło, że już jestem na tym miejscu, gdzie jest dołek. Teraz muszę ustalić siłę uderzenia od 0 do 100 generalnie. 100 to jest najmocniejsze uderzenie, powiedzmy, że dam 50 i też tutaj trzeba zwracać uwagę na pochyłość terenu i w odpowiedni sposób ustawić po prostu ten krzyżyczek, aby wziąć pod uwagę tą pochyłość terenu. Nie wiem, czy to będzie ok, ale spróbujmy. Klawisz P. Ach kurczę, troszeczkę bardziej gdybym dał, to mogło, może i by wpadła, no ale teraz już w tym momencie wiadomo, że powinienem trafić, więc nie wiem, może 7 dam, przesunę w tą stronę, no i powinienem trafić. Tak jest, uderzyłem w trzech uderzeniach, trafiłem do dołka. Teraz mamy dołek drugi, tu jest rzeczka, co ciekawe, tutaj te wszystkie dołki, chyba tak mi się wydaje, jest to losowo wszystko robione za każdym razem, ale nie jestem do końca pewien. Dobrze, ale teraz co widzimy? 500 mamy dystans, dodajemy 1W, czyli kij, który najdalej wybija piłkę. Wiatr jest w stronę prawą, więc muszę gdzieś w tą stronę bardziej walnąć, powiedzmy tyle, no i zobaczmy, P, leci, leci, o kurczę, chyba coś przesadziłem, dobra, zobaczmy gdzie tutaj, out of bounds, czyli przesadziłem, jeśli przesadzimy, to tracimy jedną tak jakby piłkę, no i dalej, i zaczyna się wszystko od nowa. Więc trochę za mocno chyba walnąłem w tamtą stronę, więc dajmy teraz takie uderzenie. Ok. Ile udało mi się pokonać dystansu? 200, czyli jakieś 200, ponad 250 metrów. Jestem bliżej. Tutaj piłkę mam z tej strony. Teraz widać, że wiatru praktycznie nie ma. Więc zobaczmy. Nie wiem, którą dajmy 9i na przykład. Dobra, teraz muszę gdzieś w tą stronę i zobaczmy P. Nie wiem, czy nie za daleko poleci.
9 jest chyba za mocne. Chyba będzie out of bounds. Nie, gdzieś jestem bliżej. Ile zostało? 109. 109. Więc dajmy SI chyba, bo jestem na takim właśnie terenie dziwnym. No i właściwie tutaj na prosto trzeba tutaj spróbować uderzyć. Zobaczymy. Co, wybiłem się? Trochę tam się wybiłem, nie? No to spróbujmy jeszcze raz. Zobaczmy teraz 3i. Dobra. Okej, chyba gdzie się. Właśnie to jest ten problem, że on nie pokazuje tak za bardzo tej piłeczki, gdzie to ona jest. Dajmy 3i jeszcze raz. Nie wiem, czy to 3i nie jest zbyt mocne. Powiedzmy w tą stronę, zobaczmy. Kurczę. To jest właśnie to, że tutaj siły jako takiej nie można ustawić za bardzo. Ach, kurde. Jaka moc? 100 dajmy. No zobaczymy, czy to 100 nie będzie za mocno. No dobra. Dajmy tutaj 50. I trochę w tą stronę może się uda. Przestrzeliłem za bardzo. Dobra, może damy 30. Troszkę w tą stronę i zobaczmy teraz. Jest za 11. Dopiero strzałem udało mi się trafić do tego dołka. Teraz kolejna. Dołek trzeci. Więc 1W. Widzę, że tam wiatr jest w tą stronę, więc muszę skompensować trochę. No i wio. Zobaczmy, jak ci poleci. No, chyba całkiem nieźle. Troszeczkę blisko. 182. Spróbujmy 7i. Zobaczmy. Może akurat jakoś to pójdzie. Zobaczymy, nie będzie jakoś za daleko. A kurczę. Prawie że dobrze trafiłem. Teraz tak. Tutaj trzeba by dać. Nie wiem, jak to jest z tymi 3i, czy nie będzie za mocne. 3i nie powinien być za mocny, ale nigdy nic nie wiadomo. Co, że coś zrobiłem nie tak. 23 metry jeszcze. 3i. No może teraz. Dobra, coś poszło. Nie wiem, czy nie za daleko będzie. Właśnie, jaki taki byłby dobry? Chyba ten mniejszy. Dobra, dajmy taki PW. Power 50. Dajmy. No to. No i wio, zobaczmy. Ok, dość blisko. Ale jeszcze. Kurde, no. PW. Power 20. Oj, niełatwo jest to utrafić jak trzeba. Jest w miarę równo. Myślę, że siła 30 powinna załatwić sprawę. No sprawdźmy. Tak jest. Za siódmym razem, niestety. Tak to wygląda, ale gra bardzo fajna jest. No i teraz mamy kolejny 358,
1W. Dobra, wiatru nie ma, więc powinienem strzelić w miarę na prosto. I tak zeszła gdzieś na bok. Siedem. To dajmy 4i może. Jednak wiatr jakiś jest, tylko tam nie było widać z tej odległości. Dobra, wybiłem to. Myślę, że całkiem dobrze wyszło. Tutaj na ten dystans patrzę. 72. No to 3i jest taki nie 31, tylko 3i. 3i chyba będzie najbardziej odpowiedni w tym momencie. I tak przerzuciło na drugą stronę. A, 109 aż. No nie, to jest po prostu. Czasami dziwnie się to zachowuje. Dajmy tutaj 70. Dajmy na to. Może teraz zobaczymy. Można było dać większą nieco siłę, ale tym przynajmniej dojdziemy do tego, co potrzeba. Jaka moc? No dobra, też 70 dajmy. Bardziej w tą stronę. Zobaczmy. Nie wiem, jak te algorytmy tu liczą, ale to było dobrym posunięciem. Więc jak się tak trochę pogra w tą grę, to potem już łatwiej jest zorientować się w tych siłach, w tych kierunkach, jak to właśnie wszystko robić. Ale no, jak na razie nie idzie mi teraz. No i tak będę tak przerzucał z miejsca na miejsce, podejrzewam. O, dobra, już mam przynajmniej. Jestem bliżej, jak dalej. Dobra, damy ile? 40 może. Nie wiem, czy nie będzie za mało. Tutaj kompensację muszę wziąć i zobaczmy teraz. Nie tylko za mało było, ale jeszcze mi zjechała bardzo mocno. Dobra, dajmy tej 30. Troszeczkę w tą stronę i chyba powinienem trafić. Co? Przeskoczyłem, za mocno chyba było. Chyba było za mocno, to dajmy tutaj 10. No dobra, już powinienem trafić. Jeszcze nie, 10 za mało znowu. Ach, ach, ach. Dobra, już teraz. Tylko ja tak mogę spartolić, nie? 15. No i nie mogę sobie trafić taką, no, dziurkę malutką. Siła 5. Dobra, 12 aż. No to ze mnie golfista to nie będzie. No i kolejny dołek. No i w sumie tak ta gra wygląda, więc nie ma co przedłużać. Więc do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Acorna.